Cześć! Jak już pewnie widzicie po tytule filmu, dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć o możliwościach pracy ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Każdego tygodnia trafiają do mnie pacjenci, którzy nosili, noszą bądź będą chcieli nosić aparat ortodontyczny. Z drugiej strony trafiają się pacjenci, którzy w wyniku urazu w obszarze twarzoczaszki musieli przejść zabieg stomatologiczny. Zarówno tym, jak i tym jesteśmy w stanie pomóc, jeśli chodzi o zabiegi fizjoterapeutyczne, jeśli chodzi o zabiegi masażu tkanek głębokich. Ponadto bardzo często u swoich pacjentów słyszę takie zdanie, że panie Patryku, no bo mąż czy tam żona narzekają, że w nocy tak mocno zgrzytam zębami, że nie daje im normalnie spać i aż kot ucieka z łóżka. Myślę sobie, okej, z tym też jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo zastanówmy się, co może prowadzić do tego typu dolegliwości. Żyjemy coraz szybciej, żyjemy w coraz większym pędzie, mamy coraz więcej rzeczy, które nas stresują i to w dużym skrócie jest w stanie przenosić się na napięcia w naszym ciele, a kiedy jeszcze dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś nas zdenerwuje, to z automatu zaciskamy się w sobie, zaciskamy żuchwy, cały dzień chodzimy wkurzeni, później chcemy te stresy odreagować, idziemy na siłownię, a jak wiadomo, aby wycisnąć jak największy ciężar w martwym ciągu czy w przysiadzie, z automatu zaciskamy zęby, żeby zamknąć obwód, żeby wygenerować jeszcze większą siłę. I za tym idzie znowu zaciśnięcie zębów. Ponadto w takich sytuacjach codziennych łapiemy się na tym, że bardzo często rytmicznie te szczęki zaciskamy i dopiero jak ktoś zwróci nam na to uwagę, to jesteśmy w stanie to zauważyć. W mojej codziennej praktyce gabinetowej zdarzają się sytuacje, że trafia do mnie pacjent z nawracającą kontuzją kostki, biodra, ograniczeniem ruchów szyi, ograniczeniem ruchów barku. I jeśli wedle mojej wiedzy zrobiliśmy wszystko, aby mu pomóc, a tego typu dolegliwości dalej wracają, to fajnie by było zwrócić uwagę na układ stomatognatyczny, dopytać takiego pacjenta, czy nie miał resekcji zęba, czy nie nosił w młodości aparatu na zęby, czy też nie było żadnego wypadku, czy też, nie wiem, nie bił się i najzwyczajniej w świecie wtedy nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia w obrębie twarzoczaszki. Jeśli tak, no to warto sobie z tym popracować i jak to zrobić, za chwilę Wam pokażę. Przejdźmy do leżanki. Zanim w ogóle przejdziemy stricte do terapii, fajnie by było zainteresować się tymi wszystkimi rzeczami, o których pacjent wspominał na bazie wywiadu, czyli przejść sobie od starych urazów, typu skręcenia kostki, problemy w obrębie miednicy czy barku i dopiero wtedy rozpocząć sobie pracę ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Zanim ogólnie przejdziemy do pracy tutaj z Eweliną, poproszę ją o jedną prostą rzecz, mianowicie weź sobie trzy palce i włóż między zęby. Podkreślam swoje, nigdy ręki terapeuty. W ten sposób, jakbyś chciała zagryźć swoją... Nie, bardziej na... Okay. Mhm. No i tutaj widzimy, że u Eweliny jakby dwa palce na spokojnie trzeci ma delikatne opory, co pokazuje nam, że w tej sytuacji powinniśmy z tymi stawami skroniowo-żuchwowymi sobie pracować. Dziękuję Ci pięknie. I poproszę Cię, Krzysiu, abyś przeszedł bardziej za moje plecy. A ja Ewelinę poproszę, żeby powolutku otworzyła jak najszerzej usta. I wróć. Jeszcze raz, tylko troszkę wolniej. Super, dziękuję Ci pięknie. Tutaj może nie było to super widoczne, ale ogólnie rzecz biorąc szczęka delikatnie sobie schodziła w jedną stronę, w lewo w tym przypadku i to pokazuje nam, że fajnie będzie sobie popracować w tym obszarze, dodatkowo skupiając się na tej lewej stronie. Czy kiedykolwiek miałeś jakieś dolegliwości ze strony układu stomatognatycznego? Super. Jak już wcześniej wspomniałem, praca ze stawami skroniowo-żuchwowymi to nie jest tylko praca w obrębie jamy ustnej. Fajnie jest sobie opracować też inne struktury. Ja najczęściej zaczynam sobie od przepony. Mogę sobie przejść z jednej strony. Mamy tutaj ten dolny segment, jest faktycznie troszkę mniej ruchomy. Do drugiej, gdzie to pracuje dosyć podobnie, ale tutaj na samej stricte przeponie jest troszeczkę tych ograniczeń. Nagrywamy to w godzinach popołudniowych. Ewelina przed chwilą mogła jeść obiad. Różnie może być. No i tutaj sobie łapię za żebra i taką delikatną jakby mobilizacją, wchodzącą na delikatną oscylację. Po prostu sprawiam, aby ten obszar klatki piersiowej ładniej mi tutaj popracował, żeby to się stało w miarę elastyczne i miękkie,
a tym samym, żeby Ewelina miała większą łatwość w wyprostowaniu się i wycofaniu głowy do tyłu. Dobra. I to samo sobie robię jakby w obszarze jednej części. Takimi ruchami jakby pływającymi chcę sobie unormować jakby napięcie w tym obszarze. I tutaj w tym momencie pod moją lewą ręką, gdzieś na wysokości trzeciego żebra, czuję delikatne zablokowanie. I jeśli na bazie wywiadu dowiedziałbym się, że coś tam się działo, to dodatkowo bym jeszcze sobie z tym popracował, bo być może tego typu napięcia przeniosło się na platysmy, czyli na przód jakby szyi, co następnie generowało napięcie w samym układzie stomatognatycznym. To samo powtarzam z drugiej strony. No i tutaj jest zdecydowanie lepiej. Ewelina też jest praworęczna, więc myślę sobie, że te napięcia mogą właśnie bardziej być skorelowane z tamtą stroną. No i dobra, na rzecz filmu troszkę sobie to przyspieszymy i przechodzimy do takiej bardzo fajnej techniki, która świetnie będzie nam się sprawdzała jako taka domowa technika na wszelkiego rodzaju bóle głowy, ale też taka technika, która będzie wstępem do puszczenia napięć całego obszaru tutaj głowy. Wyłapuję sobie 4 pasma włosów i delikatnie odciągam, nie za mocno. I w tej pozycji zostajemy sobie około 3 minut. Nie jest to najbardziej fascynująca technika na świecie, ale zaręczam Wam, że przynosi bardzo fajne efekty. No i znowuż, no tutaj już wiele się nie wydarzy, więc jakby pokażę Wam technikę, bo na pewno takie pytania się pojawią. Co zrobić, jeśli ktoś ma tak bujną czuprynę jak ja? Na to też jest sposób. Mianowicie wklejamy się w czaszkę pacjenta, jeśli tak można powiedzieć. Wyszukujemy sobie restrykcji. Ewelina będzie to prawa strona i staramy się delikatnie odciągnąć. I tak jak miało to miejsce wcześniej, znowu około tych 3 minut. I po wykonaniu tej techniki pacjent będzie miał takie bardzo fajne uczucie opadającego czepka na głowę. Więc przetestujcie sobie w domu, zakładam, przyniesie to bardzo fajne rezultaty. Dalej przechodzimy sobie do tutaj czoła. Sprawdzamy przesuwalność tkanki. Tutaj w każdym kierunku jest ona bardzo poprawna. A więc wykonujemy takich kilka ruchów, aby puścić sobie napięcie tutaj z obrębu twarzy. Około 4-6 do 7 ruchów, naprawdę nie więcej, tutaj nie ma tak dużo tej przestrzeni, z którą jesteśmy w stanie sobie powalczyć, więc nie ma co przesadzać. Pacjentki pewnie będą zadowolone, że im wygładzimy zmarszczki. I przechodzimy sobie do pierwszego bardzo ważnego obszaru, mianowicie skroni. Tutaj będzie się kumulowało bardzo dużo napięć. Będzie to obszar, który będzie pośrednio odpowiadał za większość bólów głowy i dla dużej części pacjentów będzie on najzwyczajniej w świecie dosyć nieprzyjemny. Jak będziemy z tym pracować? Ja najczęściej przykładam sobie 2 palce w tym obszarze. Znowu sprawdzam przesuwalność w każdym kierunku i teraz czekam, aż tkanka sama mnie puści. Mój ruch będzie kierowany jakby w stronę stóp pacjentki. Wszystko w porządku? Mhm. Super. Ja tutaj czuję pewne ograniczenia, no jest to w pełni naturalne. I kiedy moja ręka już zacznie sobie powolutku schodzić, no to powtarzam to około 3-4 razy. Oczywiście później powtarzając to z drugiej strony. I przechodzę sobie już do mięśni żwaczy. Jak mięsień żwacz wyłapać? Poproszę cię, abyś zacisnęła sobie zęby. I ja tutaj pod palcami idealnie będę czuł, że napina mi się konkretna struktura. I tutaj też wielkiej filozofii nie ma. Idąc sobie od skroni, schodzę sobie w dół. Z lewej strony czuję, jak moje palce są dużo bardziej wyhamowane. I tak jak już to wcześniej było właśnie, kiedy ta szczęka sobie schodziła w tę stronę, warto będzie sobie te 2-3 przejazdy więcej z tej strony uczynić, ewentualnie poszukać dodatkowych restrykcji gdzieś w dalszej części ciała. No ale nie jest tak źle, już za drugim przejazdem jest troszeczkę inaczej. Dobra, i kiedy zrobiliśmy to, to możemy zaangażować troszeczkę pacjenta. W swoim własnym tempie powoli otwieraj szeroko usta i zamykaj, a ja będę robił to, co robiłem wcześniej.
Tak, jakby zawsze w naszej terapii warto jest angażować pacjenta, wtedy on nie będzie po prostu omiatał wzrokiem sufitu, a też będzie czuł, że jakby robimy coś wespół z nim, to zawsze jest lepsze. No i tutaj tak samo wykonujemy kilka powtórzeń, można to zrobić całą nasadą, chociaż troszkę będzie to wyglądało jak ujęcie z gry o tron, no ale wszystko dla pacjenta. Super. I jeszcze będąc w tym obszarze, taka bardzo fajna technika również do wykorzystania w domu, mianowicie takie szczypcowe odciągnięcie tutaj skóry i zrolowanie jej w dół. I tutaj też będą takie sytuacje, że gdzieś ta skóra będzie nam wypadać spod palców i to będzie nam świadczyło o większym napięciu w danym obszarze. Chyba taka najmniej przyjemna z tych technik, które robiliśmy do tej pory, prawda? Aha. Tak to gdzieś mniej więcej wygląda, ale też jakby rewelacyjna pod kątem tego, jak pacjent po chwili zareaguje, oraz do takiego zwykłego użytku domowego, gdzie chcemy sobie przynieść troszeczkę ulgi. Dobra. I znowuż, kiedy to zrobiliśmy, ostatnia struktura w tym obszarze, szef jarzmowy, taka struktura idąca w okolicy na poziomie oka i tutaj jakby będzie taki napięty paseczek i jego staramy się tutaj rozluźnić takimi naprzemiennymi ruchami. Możemy też to troszeczkę porozcierać, tylko że to rozcieranie jest dużo mniej przyjemne dla pacjenta, dlatego ja wolę sobie jakby takim ruchem przesuwistym, jednym palcem do góry, drugim do dołu, popracować z tą techniką. To też jest taka struktura dosyć niepozorna, która potrafi naprawdę powodować duże bóle głowy. Dobra, i kiedy mamy wszystko z zewnątrz fajnie opracowane, jeszcze możemy tutaj się zaczepić pod samą żuchwą i puścić troszeczkę napięć z tego obszaru. To nawet będzie już szło w taką delikatną relaksację dla pacjenta. Na pewno jest to dużo przyjemniejsze niż to, co robiliśmy wcześniej. A przy okazji też może nam dawać takie spostrzeżenie, która strona jakby przodu szyi pociąga ją do przodu, generując dodatkowe napięcia. I kiedy to sobie opracujemy, pacjent czuje, że już mu jest troszeczkę inaczej. Znowu możemy powtórzyć te testy, które robiliśmy na początku. Ja tego Ewelinie na ten czas oszczędzę. A przejdziemy sobie do crème de la crème, czyli do pracy wewnątrz jamy ustnej. Dobra, niezbędny atrybut do pracy w obrębie jamy ustnej. Ja sobie przeszedłem tutaj na drugą stronę, żebyście mieli lepszy ogląd na sytuację, bo kiedy pracujemy sobie wewnątrz jamy ustnej, to najważniejsze jest to, że kiedy już założymy rękawiczkę na rękę, to nie opieramy się o ścianę, nie kichamy. Staramy się po prostu, aby pacjent czuł jak największy komfort i aby nie czuł się, że coś tu jest nie tak. I co ważne, będąc po jednej stronie, pracujemy po tej stronie, trzymając palec w ustach pacjenta, nie przemieszczamy się, nie krążymy, bo będzie dla niego bardzo nieprzyjemnie, będzie stanowiło bardzo duży dyskomfort. Ja też się poproszę, żebyś delikatnie zacisnęła zęby. I ja sobie włożę palec tutaj do środka. I teraz tak, żebyśmy mieli ogląd sytuacji, ja u Eweliny staram się być w tym obszarze mięśnia skrzydłowego. I wiadomo mi, że teraz Ewelina nie będzie najbardziej rozmowną osobą na świecie, zatem w skali od 1 do 10, jakbyś mogła mi na palcach ręki powiedzieć, jak silny jest ten ból, gdzie 10 to jest taki, że masz ochotę mi stąd wybiec. Trójeczka. No to jest super. Myślę, że 3 jest takim punktem wyjścia, gdzie warto już sobie zejść do dalszych struktur, ale ja tu jeszcze chwilkę zostanę, bo czuję delikatne napięcie. I następnie schodząc sobie przechodzę tutaj na dół. Tutaj też bardzo często po oczach pacjenta będzie widać, czy jest to dla niego niewiarygodny ból, czy jest to dosyć neutralne. A tutaj chyba jest całkiem w porządku. Jakby to zaciśnięcie zębów u pacjenta było nam o tyle potrzebne, żebyśmy my jako terapeuci nie stracili palca podczas terapii. To tak formą dygresji. I teraz tak, poproszę cię, żebyś nieco szerzyła usta, a ja zahaczam się za tył zębów i dochodzę sobie do mięśnia dwubrzuścowego
Ja mam dosyć duże palce, więc jakby jestem w stanie złapać to takim chwytem szczypcowym. Kto ma mniejsze ręce, to może sobie po prostu drugi palec tutaj od dołu dołożyć. No i tutaj też troszeczkę zostajemy. I czekamy, aż to wszystko sobie nam ładnie puści. No i oczywistą oczywistością jest to, że później opracowujemy drugą stronę. Dziękuję Ci pięknie. Myślę sobie, że do naszych gabinetów coraz częściej będą trafiały osoby z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych. Jak widzieliście w tym filmie, nie jest to przesadnie skomplikowana praca, a może nieść naprawdę bardzo duże korzyści. Niektóre z tych technik jesteście w stanie przetestować sami na sobie, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A ja Wam pięknie dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.